Na czym polega wymiana elementów przykładni? Tutaj akurat widzimy: mamy zużyty tryb, który uległ uszkodzeniu, a tutaj mam nowy tryb z takim sprzęgłem odśrodkowym. Widzimy ząbki jeszcze w środku. Na co zwrócić uwagę podczas wymiany takiego elementu? Przede wszystkim na wymiar, czyli mierzymy średnicę, szerokość, długość. Poszczególne wymiary, czy są takie same, jak y, powinny być względem oryginału. Kolejną rzeczą jest powinniśmy policzyć tą ilość zębów, czy jest taka sama. I po złożeniu, po założeniu nowego trybu powinniśmy zobaczyć, czy nie ma żadnych luzów. Tak samo jeśli mamy tutaj wałki, tutaj akurat to się wszystko rusza. Widzimy nawet z tą podstawą. Jeżeli są luzy na łożyskach, no to łożyska też trzeba wymienić, ponieważ jeżeli łożyska będą nie takie, no to ten tryb plastikowy się oddali. Tutaj od ślimaka, który go napędza w drugiej części przekładni, no i on szybciej ulegnie powtórnie uszkodzeniu. Także na takie rzeczy trzeba zwrócić uwagę.